Jolanta Kwiatkowska, wójt gminy Stegna. Podzielona, ale z wielką różnicą dla mnie. Jestem, bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, że zechcieli na mnie zagłosować. Dla mnie to jest już sukces, bo 4 lata temu, kiedy byłam w tej samej sytuacji przed drugą turą, miałam tych głosów o wiele, wiele mniej. W tej chwili po 4 latach pracy z mieszkańcami mam ich o 40% więcej i to jest olbrzymi sukces. Zresztą we wszystkich okręgach wyborczych, oprócz jednego, z którego pochodzi moja kontrkandydatka, miałam tych głosów znacznie więcej, więc to jest też wskaźnik na to, że jednak mieszkańcy mi ufają i oddali na mnie ten głos i za to im dziękuję. Ja myślę, że jeśli chodzi o głosy do rady i na wójtów, kandydatów nasz na wójtów, to był prosty mechanizm i tu nie było zbyt wiele pomyłek. Rzeczywiście widać to po komentarzach, że mieszkańcy pomylili się, to znaczy nie pomylili się, nie wiedzieli, jak oddać głosy do rad powiatu i do sejmików, i tam był kłopot z tym i rzeczywiście jest tych głosów dużo nieważnych. Natomiast ja ufam mieszkańcom naszym i wierzę, że wybrali najlepszych swoich kandydatów do rady gminy, którzy będą ich reprezentować. Zresztą z mojego komitetu jest to 8 osób. Jestem bardzo zadowolona, bo to wskazuje na to, że zaufali też mi, kiedy chodząc w kampanii door to door promowałam kandydatów, którzy ze mną startują. Kontynuacja kampanii wyborczej w tej drugiej turze? Robi Pani to, co było przed, czy jakieś zmiany, jeżeli chodzi o kampanię przed drugą turą wyborczą? Oczywiście zmiany, bo jedyna stała rzecz to jest zmiana w naszym życiu, więc nie może być nudno i nieciekawie. Nie będę mówiła o tym, co mam zaplanowane, bo oczywiście to jest niespodzianka dla naszych mieszkańców, jest ona przygotowywana, ale mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się jeszcze i że także dotrzemy indywidualnie, podobnie tak jak przedtem, do wszystkich naszych mieszkańców poprzez radnych i poprzez mnie samą. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.